Znajdujemy się na terenie Leśnictwa Chotyłów w Leśnictwie Dobryń, gdzie jest prowadzona akcja 1000 drzew na minutę. Akcja organizowana przez Lasy Państwowe na terenie całego kraju, mająca na celu pokazanie młodzieży, ale również społeczeństwu, że oprócz tego, że Lasy Państwowe gospodarują poprzez wycinkę drzewa, poprzez różne zabiegi hodowlane, na samym końcu następuje proces hodowli lasu, czyli sadzenia młodego pokolenia lasu. Dzisiaj młodzież w ilości około 22 osób sadziła drzewka dębu na powierzchni około 20 arów. W ten sposób wysadzili około 1200 drzew, z których za około 140 lat wyrośnie piękny dębowy las. No to właśnie chciałem zapytać, czy ta młodzież jest świadoma tego, że no ich wnuki i prawnuki dopiero będą mogły do tego lasu podejść i rzeczywiście z nim ponownie gospodarować? Próbowałem im to tłumaczyć, ale nie mają takiej świadomości, natomiast byli zdziwieni, że te drzewka, które sadzą, mają około 2 lat swojego życia dopiero. Jak przyszła informacja z nadleśnictwa, że zostaliśmy w tym roku również wytypowani spośród szkół tutaj w tym rejonie, byliśmy bardzo szczęśliwi i czuliśmy się kolejny raz wyróżnieni tym zaproszeniem. Ciężka to jest praca? Znaczy na pewno wysiłku to trzeba bardzo dużo włożyć, ale jak ktoś się dobrze przyłoży, to wątpię, żeby bardzo ktoś się zmęczył. Jak wygląda sadzenie takiej sadzonki? Najpierw trzeba wykopać dół, odmierzyć od jednej sadzonki metr, wykopać dół i włożyć sadzonkę i zakopać i przydeptać. Proste wydaje się. Bardzo. Później takie drzewo rośnie 130 lat. Ojejku, to bardzo dużo. A sadzenie takiego drzewka co minutę, dwie minuty, więc bardzo duża różnica czasu. Czy drogie panie zdają sobie świadomość z tego, że to wasze wnuki i prawnuki będą te drzewa później jeszcze też pielęgnować? Nie. No myślę, że po tym pytaniu jednak tak. Tym bardziej, że właśnie padło pytanie, czy uczniowie jeździli, oglądali to miejsce, które w tamtym roku sadziliśmy. I jak najbardziej mówią, że siadają na rower i jeździli, oglądali i pokazywali, jakiej wysokości są już drzewka. Także myślę, że gdzieś tam w świadomości to jest, że to drzewko rośnie, że warto pojechać i zobaczyć efekt swojej pracy za rok i być może za 10 lat właśnie, bo to są jednak ich rejony. Oni tutaj w tych okolicach mieszkają, bawią się, spędzają wolny czas. Szkoła w Dobryniu ma duże doświadczenie, jeśli chodzi o takie właśnie akcje, w ogóle akcje przyrodnicze, przyrodowe, ochrony środowiska. Tak, jest to z takich obszarów, który od lat jest w tradycji naszej szkoły. Działania podejmujemy w ramach też akcji Czysta Ziemia i w sumie wokół tego wiele działań się skupia i wpisujemy już co roku różne działania ekologiczne, zbieramy surowce wtórne. O wielkim naprawdę zakresie, że tak powiem, tych działań. Przystępujemy w wielu konkursach, zajmując czołowe miejsca. Także tak. W tamtym roku pani brała udział w sadzeniu? Tak, i było bardzo fajnie. Pamiętamy, które drzewa sadziłyśmy w tamtym roku? Odwiedzamy je czasami? Czasami i nie jestem pewna, ale to chyba też były dęby. Tak. Rosną? Rosną. Są już duże? Mniej więcej. Do kolan chyba ja usłyszałam, ktoś powiedział, że do wysokości kolan są te drzewka. A były takimi sadzonkami, jak dzisiaj żeśmy widzieli. Tak, 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 tak. No dobra, po dobrym sadzeniu drzew czekają nas kiełbaski. No, będzie smacznie na pewno, ale trzeba będzie też te kiełbaski upiec. No tak, to też jest bardzo trudne, prawda, czy nie? No niezbyt. Sama przyjemność. To jak się piecze kiełbaski może jeszcze? Jest kij. Tak, trzymamy pod nad ogniem, no i pieczemy. To już drugi raz, jak dzieci ze szkoły podstawowej w Dobryniu uczestniczą w tej akcji. W sumie bardzo dobrze się sprawują, bardzo słuchają nas, leśników, jak należy prawidłowo sadzić. W tym pomagają nam również panie wychowawczynie, które z tym dziećmi przyjechały. Dzisiaj chyba te 1200 sadzonek to poszły w rekordowym czasie? W rekordowym, może nie w rekordowym, ale w normalnym czasie. Nie było tutaj pogoni, żeby szybciej wysadzić te drzewka. Natomiast chodzi o prawidłowe posadzenie drzewek. Jest to raczej sadzenie symboliczne,
bo normalnie w lasach przy pracach leśnych nie zatrudniamy młodzieży do lat 15, natomiast tutaj w ramach takiej akcji świadomości tak, i zajęć pedagogicznych z przyrody, taka dzisiaj akcja. Powiedzmy trochę o tych drzewkach, 2 lata sadzonki. Tak, są to sadzonki dębu szypułkowego, 2-letnie. Dzisiaj zabezpieczyliśmy je hydrożelem, zabezpieczając w ten sposób przed wysychaniem korzeni. I gdyby na przykład młodzież troszkę dłużej trzymała w dłoniach te drzewka niż w pojemnikach, których powinna trzymać przed posadzeniem. Jest to taka nowinka i zabezpieczenie hydrożelem również służy, jakby przyszedł okres suszy, to przez parę tygodni ten hydrożel z wodą jest przy tych sadzonkach przy korzeniach. Ile z takich 1200 drzew ma szansę dożyć tych takich pięknych rozmiarów? Tutaj akurat sosny za nami, ale jak to wygląda mniej więcej? Oczywiście zawsze sadzimy więcej drzew niż przewidujemy, że wyrośnie w nich kiedyś drzew dorosłych. Około 30-40 drzew przez 140 lat następuje proces selekcji i pielęgnacji. I tak, tyle gdzieś mniej więcej drzew wyrośnie.